Witam serdecznie. Dzisiaj po południu inflacja w Polsce znów zaskakuje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Inflacja w Polsce znów zaskakuje. Dzisiaj najciekawsze dla polskich aktywów były dane dotyczące core inflacji w sierpniu. Okazało się, że inflacja zachowuje się lepiej niż chciały optymistyczne prognozy. Sięga poziomu 10% bez żadnego ogonka. Jest niższa niż inflacja w ujęciu CPI. I w takiej sytuacji mamy potwierdzenie bardzo pozytywnych tendencji, które się w ostatnich miesiącach dzieją na polskiej gospodarce. I ta tendencja do dezinflacji, do przyspieszenia procesów ewidentnie postępuje, więc można śmiało założyć, że we wrześniu odczyty będą już jednocyfrowe i być może sięgniemy tych poziomów 8,5%, o których mówił prezes Glapiński podczas ostatniej konferencji prasowej. Dlatego też ta tendencja, która dzisiaj została zarysowana na core inflacji, może się także odbić na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej. I naprawdę inflację w Polsce teraz należy interpretować w taki sposób, jak ona będzie rzutowała na przyszłe stopy procentowe w naszym kraju. Czy te tendencje w gospodarce pozwolą na utrzymanie tempa obniżek stóp procentowych, czy pozwolą na wstrzymanie tego tempa, czy odwrócenie nawet tendencji do obniżek stóp procentowych? Na te pytania będziemy teraz szukać odpowiedzi za każdym razem, kiedy pojawi się temat inflacji w Polsce. Więc te dane, które dzisiaj znowu nas zaskoczyły, ale tym razem na plus, sprzyjają temu, żeby w Polsce w kolejnych miesiącach dochodziło do kolejnych obniżek stóp procentowych. I na tym się będziemy teraz koncentrować. Pierwszy wykres, który odnosi się do stóp procentowych, pokazuje nam perspektywy, czyli to, co rynek obstawia, może się wydarzyć w październiku. Na samym początku października będzie następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i rynek obstawia, że jest ogromnie prawdopodobne, że stopy procentowe spadną znowu o 50 punktów bazowych i jest nawet 50% prawdopodobieństwa, że będzie to o kolejne 75 punktów bazowych. Czyli innymi słowy, w rynku jest 0,5 punktu procentowego spadku stopy procentowej, a być może znowu będzie 75 punktów cięcia stóp procentowych. Jest na to 50% prawdopodobieństwa. Dlatego też wygląda na to, że rynek nastawia się, że będą następne obniżki stóp procentowych, to w tempie bardzo mocnym. A te dane, które dzisiaj poznaliśmy o core inflacji w Polsce, która znów zaskakuje, sprzyjają temu, żeby faktycznie tak było. I teraz równolegle będziemy obserwować, co się będzie działo u naszych sąsiadów. Dla nas najciekawsze będzie to, jak zachowa się czeski bank centralny. Już w przyszłym tygodniu mamy decyzję banku centralnego w Czechach odnośnie stóp procentowych. I wygląda na to, że kiedy zobaczymy na równolegle, jak zachowują się stawki FRA dla czeskich stóp procentowych, to one także wyceniają już ponad 75 punktów obniżek stóp procentowych do końca tego roku, z dużym prawdopodobieństwem, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce już teraz za tydzień, czyli na początku września, a Bank Centralny Czech, zachęcony postępowaniem Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, także przystąpi do obniżek stóp procentowych. Dlatego też w przyszłym tygodniu najciekawsze dla polskich aktywów będzie właśnie to, co się stanie w Czechach. Czy Czesi zaczną powielać mechanizm i cykl obniżek stóp procentowych rozpoczęty w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej. Ten wykres, który jest w tle, bardzo ładnie pokazuje, że rynek spodziewa się rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w Czechach i to nawet w formie takiej, w bardzo podobnym stylu, jak to ma miejsce w naszym kraju. Jak reagują rynkowe stopy procentowe? Na razie nic tutaj nowego się nie dzieje. Odsyłam do piątkowego popołudniowego materiału, który jest podlinkowany w prawym górnym rogu. Polskie obligacje, wygląda na to, że na tych poziomach, które są teraz, będą dyskontowały oczekiwania inflacyjne. Jeżeli faktycznie inflacja w Polsce będzie miała potencjał ku temu, żeby dalej spadać, żeby w 2024 roku kontynuować tą tendencję,
to rentowności będą spadać także polskich obligacji 10-letnich, które reprezentują już powiedzmy dalszą część krzywej dochodowości. Jeżeli faktycznie będziemy obserwować spadki rentowności, a myślę, że prawdopodobnie taka tendencja może się pojawić na polskim rynku dopiero po wyborach 15 października i to bez względu na to, kto w Polsce wygra wybory, rentowności wtedy powinny zareagować, podobnie jak polskie wszystkie inne klasy aktywów. Dlatego też na chwilę obecną rynek po prostu spokojnie czeka na dalszy rozwój sytuacji w gospodarce, żeby ocenić szanse i tendencje, które są najbardziej prawdopodobne w polskiej gospodarce w 2024 roku, bo teraz rynek dyskontuje. Bez względu na to, czy mówimy o rynku obligacji, rynku polskiego złotego, czy też o polskich akcjach. No i rzeczony już rynek polskiego złotego, na którym także dzisiaj niewiele się dzieje. A dlaczego? Ponieważ po pierwsze, rynek boi się interwencji. Dalsze osłabienie krajowej waluty może doprowadzić faktycznie do interwencji w celu umocnienia krajowej waluty, ale przede wszystkim najistotniejsze jest teraz to, co będzie w środę, czyli jaka będzie decyzja Fedu, jak ona wpłynie na euro-dolara, czyli na wycenę amerykańskiego dolara i w takiej sytuacji, jak to przeniesie się na krajową walutę. Więc wniosek jest taki, że prawdopodobnie jutro także niewiele się dzieje na rynku złotego i prawdopodobnie w środę także i dopiero w czwartek będziemy świadkami dyskontowania tej decyzji na rynku krajowych aktywów i także zobaczymy, czy zachowanie amerykańskiego dolara w ujęciu globalnym znowu ma decydujący wpływ na siłę albo słabość krajowej waluty, a jak widzimy, poszczególne pary związane ze złotem są na swoich ważnych oporach i na razie tutaj niewiele się nowego dzieje. A warszawski parkiet w momencie tworzenia tego wpisu cofa się spod oporów 1975-2000 punktów, czyli wygląda na to, że na razie inwestorzy lekko się boją, mają duży respekt do oporu w rejonie 2000 punktów. Przypominam, jest to miejsce, które ma psychologiczne znaczenie, każde wyjście powyżej będzie oznaczało zakończenie tej całej korekty spadkowej i jako, że giełda teraz spada, więc być może będziemy wkrótce świadkami ponownego testu ostatnich minimów i zobaczymy, czy pojawi się popyt w grze na formację podwójne dno. Przypominam także, że jeżeli inflacja w Polsce znów będzie zaskakiwać i będzie spadać, wzrosną szanse na dalsze mocne, dynamiczne obniżki stóp procentowych, to będzie to niezwykle sprzyjający czynnik zachęcający do polskich akcji, dlatego też wraz z dalszymi spadkami inflacji polskie akcje stają się coraz bardziej atrakcyjne, plus dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wcześniej, jeszcze parę tygodni temu rynek nie zakładał tak dynamicznych obniżek stóp procentowych, teraz je ma. Więc skokowo także zwiększają się wyceny poszczególnych spółek w motelach dochodowych i w naturalny sposób podwyższa się zwiększa się potencjał wzrostowy samego indeksu WIG20 i innych indeksów na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Dzisiaj szczególnie ciekawy materiał, sądny tydzień dla rynku forexowego. Jest to oczywiście związane z decyzją Fedu. Przypominam, ten link, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy ECB kończy cykl podwyżek, co zrobi Fed i czy Bank of England podniesie stopy procentowe? Naprawdę warto rozszerzyć swoją wiedzę, żeby zredukować ryzyko własnych inwestycji i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach finansowych. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. No i skoro rozpoczynamy handel w tym tygodniu na rynkach światowych, to warto zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja globalnej gospodarki i wygląda na to, że mamy bardzo silne spowolnienie gospodarcze, ale na razie nie ma recesji. I te dwa wykresy, które są teraz w tle, bardzo ładnie to pokazują. Za każdym razem, kiedy byliśmy tak nisko na dostępności finansowania dla przedsiębiorstw, dla gospodarki, występowała recesja, ale na chwilę rynek pracy nie pokazuje, żeby takie zjawisko recesyjne wystąpiło i to jest pewnego rodzaju anomalia, niezwykła ciekawostka. Będziemy się przeglądać, co dalej. Na początku sesji amerykańskiej w rynku jest tylko 11,7 punkta bazowego szansy na dalsze podwyżki stóp procentowych i widzimy, że jest niecały 1% prawdopodobieństwa, że teraz w Stanach Zjednoczonych
za dwa dni będzie podwyżka stóp procentowych. Czyli naprawdę rynek nie zakłada absolutnie żadnej podwyżki stóp procentowych i daje tylko 47% prawdopodobieństwa, że jakakolwiek jeszcze będzie. I te dane, te wskazania są punktem odniesienia do tego, jak będziemy oceniać interpretację słów i wydarzeń w środę wieczorem po Fedzie na rynku przyszłej stopy procentowej. Największym zagrożeniem dla rynku akcji są rosnące rentowności amerykańskich obligacji. Znowu sięgamy okolic maksimów tendencji wzrostowej. Warto być tego świadomym, jak bardzo straszy rynek akcji rosnąca rynkowa stopa procentowa i to jest naprawdę największe zagrożenie dla indeksów giełdowych, ale optymistyczne wnioski płyną z innych metod analitycznych. Odsyłam do porannego materiału, także w prawym górnym rogu jest do niego link, gdzie przedstawiłem swoją prognozę i percepcję tego, co się ma wkrótce wydarzyć na giełdach papierów wartościowych. Co jest bardzo interesujące, to, że amerykańskie obligacje denominowane o inflację na razie nie reagują wzrostami rentowności na wzrosty ceny ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, tak jakby rynek obligacji tych indeksowanych o inflację nie wierzył w trwałość tendencji wzrostowej na ropie naftowej. Ten wykres warto sobie zapamiętać, ponieważ on ładnie pokazuje, czy rzeczywiście rynek obligacji, które są indeksowane o inflację, które mają chronić przed inflacją, faktycznie wierzą w tendencję ku temu, żeby inflacja miała tendencję wzrostową, czy też wierzą w tendencję spadkową. Naprawdę te obligacje warto monitorować, żeby także obserwować to, co rynek myśli o przyszłości, perspektywach inflacyjnych dla amerykańskiej gospodarki. Amerykański dolar na razie tutaj niewiele się dzieje. Widzimy, że wsparcie 1,0650 ładnie działa i tak powinno być aż do środy, więc dzisiaj się nie powinno wiele wydarzyć, jutro także. Średnioterminowy wykres pokazuje, że dla części inwestorów jest to miejsce, które jest ważnym oporem, więc bez Fedu raczej trudno będzie go pokonać. Równolegle, kiedy rozpatrujemy rentowności amerykańskiego dolara, to patrzymy na rynek złota, który jakby oderwał się w ostatnim czasie od naturalnych korelacji, także tutaj nie powinno się wiele wydarzyć aż do Fedu. Jedyny rynek, na który warto patrzeć, jeżeli chodzi o surowce poza ropą naftową, to jest rynek miedzi, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu walczymy o ważne opory. Ich pokonanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że w końcówce tego roku będzie realizowany optymistyczny scenariusz dla ryzyka. Dlatego też warto moim zdaniem przyglądać się zachowaniu ceny miedzi. A sam indeks giełdowy. W piątek wygasały wrześniowe instrumenty pochodne, więc dopiero dzisiaj zobaczymy, jaki jest prawdziwy charakter handlu, czy popyt na ryzyko atakuje, czy też nie. Widzimy, jak bardzo teraz są kupowane spółki technologiczne względem szerokiego indeksu Russell 2000 i to wykupienie jest najmocniejsze od hossy internetowej sprzed 20 lat. Wykres jest bardzo interesujący, pokazuje, gdzie jest siła, gdzie jest słabość na amerykańskim parkiecie. A giełda w Niemczech, indeks DAX, nie jest w stanie pokonać poziomu 16 tysięcy punktów, czyli na razie nie ma zmiany nawet krótkoterminowej percepcji na indeksie DAX. I więc scenariusze zakładające konsolidację aż do Fedu wydają się najbardziej prawdopodobne w realizacji. I na koniec Bitcoin, który próbuje rosnąć, gdzie rosną szanse na to, że popyt na ryzyko jednak przejmie inicjatywę na wszystkich rynkach na całym świecie. Pamiętać należy jednak, że w rejonie 27,5 tysiąca mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. To miejsce jest bardzo istotne. Natomiast to, że odbijamy od wsparcia 25 tysięcy dolarów, faworyzuje jakby scenariusze prowzrostowe, ale dopiero pokonanie tego 27 700 dolarów, dokładnie poziomu, dałoby perspektywę i szansę na ruch w okolice 30 tysięcy dolarów. Teraz sytuacja wygląda na to, że jest binarna na Bitcoinie, a od globalnego popytu na ryzyko będzie zależało, czy w kolejnych tygodniach uda się przejść opory i rozpocząć następną falę tendencji wzrostowej. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Materiał szczególnie interesujący jest o tym, czy mamy sądny tydzień na rynku forexowym, czyli
co mogą zrobić banki centralne i jaki będzie ich wpływ na wyceny walutowe. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro po ranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć! Praca ma sens, jakość Ci pomogła. To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.